Celem przede wszystkim jest umilenie czasu pacjentom, którzy tutaj w hospicjum przebywają. No, chciałbym zaznaczyć, że przede wszystkim chcielibyśmy podziękować na początek, tak? Agencji reklamowej Haftcom, która jest wykonawcą tych pięknych maseczek i jednocześnie darczyńcą. No, pani Karolinie Sadowskiej, która tą firmę reprezentuje. No, dziękujemy też pani dyrektor i pani Teresie z hospicjum w Koszalinie za to, że nas tak tutaj miło ugościli i umożliwili nam zaprezentowanie tutaj swoich umiejętności piłkarskich. Zaczęliśmy taką fajną akcją, która miała na celu jakby robienie zakupów czy pomocy w codziennej czynności byłym zawodnikom, kibicom Gwardii Koszalin. No, ta czynność tutaj to nie jest z naszej strony żaden heroizm. My chcielibyśmy grać w piłkę na boiskach, taki jest nasz cel, takie jest nasze przesłanie. No, z racji na panującą pandemię jest to w tym momencie niemożliwe, więc jakby naszym obowiązkiem jest szukanie innych sposobów na pomoc ludziom, no szczególnie tym, którzy w tych ciężkich czasach tej pomocy potrzebują najbardziej. To tak na koniec jeszcze trochę prywaty. Chciałbym podziękować mojej Monisi, bo też wykonała kawał dobrej roboty podczas organizacji tej akcji. Dziękuję. Cały czas trenujemy na rozpiskach, które wysyła nam trener. Pracujemy oczywiście indywidualnie, bo na razie nie ma to rozwiązana sytuacja. Od poniedziałku zaczynamy trenować już w większych grupach. Ale bardzo chciałem powiedzieć, że cieszymy się, że możemy zaprezentować formę przed taką publicznością, bo to jest naprawdę, jesteśmy dumni z tego, że udało się zebrać wszystkich tutaj pacjentów, żeby mogli nas oglądać, bo tak jak mówi pani dyrektor tutaj, że nie jest łatwo zebrać ich wszystkich, nam się udało gdzieś z naszą inicjatywą pokazać się, a nie wszystkich. Widzieliśmy kilka uśmiechów na twarzy i naprawdę jest nam miło z tego powodu, że pacjenci się uśmiechnęli dzięki nam. A oczywiście główną akcją jest przekazanie maseczek, więc nasz pokaz to był tylko dodatek tak naprawdę. A w głównej mierze najważniejsze były przekazanie maseczek i wsparcie tutaj dla osób będących. Inicjatywa z klubu sportowego Gwardia Koszalin jest przemiła dzisiaj i sympatyczna. Wszyscy pacjenci są zadowoleni, że dzisiaj spotyka ich niespodzianka. Tak naprawdę nie otrzymali informacji, co ich czeka, tylko zostali zaproszeni przed okna, że mogli obejrzeć ten pokaz. I sprawiło im to ogromną radość, co było widać po oklaskach na koniec i w trakcie machaniem rąk. Także myślę, że dzisiaj mają bardzo pozytywny dzień i troszeczkę emocji im dostarczyliśmy. W dobie wirusa, który panuje na całym świecie, tak, zakupy środków medycznych musi być, musi się na bieżąco odbywać. My musimy też stosować wszystkie reżimy sanitarne, więc jak najbardziej zakup takich uszycie maseczek dla nas stanowi ogromną pomoc. Zmienię nam przeprowadzenia tej treningu pokazowego. Proszę uprzejmie. Dodatkowo chcielibyśmy również przekazać koszulkę z naszym logiem. Też. No to oczywiście my też dziękujemy za świetną inicjatywę. Myślę, że dzisiaj sprawiliśmy naszym pacjentom ogromną radość, bo w dobie wirusa, który nam panuje na całym świecie. Ci pacjenci przebywają tylko i wyłącznie z nami czy z personelem, nie mają możliwości większego kontaktu z rodzinami, przynajmniej obcowania, bo mają tylko kontakt telefoniczny. Umożliwiliśmy im też dostęp poprzez Skype'a, natomiast wiadomo, że nie zawsze wszyscy członkowie też rodzin są tak mobilni, że mogą z tej usługi skorzystać. Także tym bardziej się cieszymy, że dzisiaj mogliście uświetnić im ten dzień i sprawić ogromną radość. I to są podziękowania dla klubu sportowego Gwardia Koszalin od nas, że z taką inicjatywą wyszliście. I oczywiście chcielibyśmy też... Brawa, dołączam się. Dla agencji reklamowej Haftcom za przekazanie tych maseczek, które są nam bardzo, bardzo potrzebne. Cała przyjemność po naszej stronie, dziękujemy ślicznie. Zachęcamy do współpracy.